Kłaniamy się Tobie, święty Antoni, wielki nasz patronie. Prosimy Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają Twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy spraw, aby dzięki Twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi, nędzni jesteśmy. Wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy. Prosimy Cię, święty Antoni, abyś nas pomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twą opiekę i doznają Twojej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Świętemu Antoniemu polecają się. Proszę Cię o zdrowie, o potrzebne łaski dla mamy Grażyny. Prośba w intencji Wojciecha. Prośba o rozwiązanie trudnej sytuacji dla Wojciecha. O zdrowie dla mamy Janiny. Dopomóż córce, by zdała egzaminy. Pobłogosław święty Antoni mojej rodzinie, o łaskę nawrócenia proszę o dary Ducha Świętego w intencji córki, aby zawarła sakramentalny związek małżeński. O zdrowie, o potrzebne łaski, siły dla mnie i dla mojego męża. Prośba w intencji pewnej rodziny o pomoc i potrzebne łaski rodziny Świdzińskich i Koziełów. Prośba za zmarłego tragicznie syna Jarka i za zmarłych z naszej rodziny. O zdrowie dla córki, męża, o dobrą szkołę i dobre wybory dla córki, o nawrócenie w naszej rodzinie. Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę świętego Antoniego dla całej rodziny Iwony, o łaskę zdrowia dla całej rodziny Marianny, Ludwika, Krystyny oraz Renaty i Patryka, Huberta, Renaty, Bolesława i Mateusza. W intencji Zbigniewa i Tomasza o zdrowie i szczęśliwą operację dla Jadwigi, o zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Klaudii oraz o zdrowie dla matki i dziecka. Prośba o ulgę w cierpieniu, o powrót do zdrowia dla Łukasza po wypadku. Święty Antoni, proszę o zdrowie i prawidłowy rozwój naszego dziecka. O powrót do zdrowia małej Eliski, o rozwiązanie trudnej sprawy. Prośba o uzdrowienie syna Kamila z choroby nowotworowej i szczęśliwe leczenie. O łaskę uzdrowienia dla Jerzego, dziękczynna za dar życia Eweliny. O dobrą obronę pracy dyplomowej dla Natalii, o zdrowie i opiekę świętego dla Antoniego, dla Anety, o szczęśliwą operację dla Bożeny, o łaskę uzdrowienia dla Ryszarda z choroby nowotworowej,
o odnalezienie przez Niego drogi do Boga, o błogosławieństwo, opiekę dla Krystyny Małgorzaty w intencji Panu Bogu wiadomej, o szczęśliwą operację, opiekę świętego Antoniego, Boże błogosławieństwo dla Grzegorza, pewnej intencji Panu Bogu wiadomej, w intencji małżeństwa i całej rodziny, o łaskę uzdrowienia dla Wiesławy z choroby nowotworowej, o wytrwałość, przebaczenie, siłę w przeżyciu żałoby po śmierci żony, o zdrowie dla małego Antosia w intencji, o sakramentalny związek dla Joanny i Mariusza, o uzdrowienie dla Marcina, o pracę w zakładzie Jakuba i Antoniego, w intencji Bogu wiadomej sprawie dla bliskich i dla znajomych, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dar potomstwa dla Ewy i Wojciecha, o zdrowie, Boże błogosławieństwo dobre, załatwienie pewnych spraw komisji lekarskiej, o opiekę dla Justynki, intencji Jana, Zofii, Pawła, Anety, Justynki, Agaty, o rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie, intencji Marii, Adama, Małgorzaty, Teresy, Ewy, Jana i Zbigniewa, w intencji Eweliny i Krzysztofa z prośbą, Boże błogosławieństwo na nowej drodze życia, o ochronę przed koronawirusem, o dar potomstwa dla Mileny i Piotra, o znalezienie pracy dla Pauliny, o dobre wyniki badań, zdrowie dla Jolanty, o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Krzysztofa i opiekę dla całej rodziny, o wyjście na wolność Rafała, uzdrowienie Danuty z choroby nowotworowej, opiekę świętego Antoniego, o szczęśliwą operację dla syna i opiekę, o oddalenie zła, błogosławieństwo Boże, opiekę świętego Antoniego dla Barbary, o zdrowie fizyczne i psychiczne dla Macieja oraz o zdrowie dla rodziców, o zdrowie dla Urszuli i Bronisława, o Boże błogosławieństwo, o przybliżanie do Boga dla naszych dzieci, o zdrowie fizyczne, psychiczne dla Michała, Jakuba, o Boże błogosławieństwo dla ich rodzin, o pracę dla Łukasza, o zdrowie dla Grażyny, przywrócenie do wiary dla jej synów, o nawrócenie, przemianę życia Pawła, o prawidłowy rozwój mowy dla małego Antosia i opiekę patrona, łaskę zdrowia dla Agnieszki i Asi, o siłę wiary, spokój w rodzinie, o przebaczenie, o zdrowie dla Dawida i Krzysia, prawidłowy rozwój, a także o uzdrowienie dla Krzysia, o ratowanie życia i zdrowie dla Małgorzaty, o powstanie z nałogu hazardu i potrzebne łaski dla Marcina, o Boże błogosławieństwo dla Franciszka z racji Chrztu Świętego, we wszystkich intencjach Panu Bogu wiadomych dla Marii, łaskę powrotu do zdrowia z choroby nowotworowej dla Piotra, o uratowanie małżeństwa Wojciecha i Karoliny, opiekę świętego Antoniego, o szczęśliwą operację, powrót do zdrowia dla Ireny, w intencji dziękczynnej, w 8. rocznicę urodzin Sebastiana oraz w intencji Karoliny, rodziców Stanisława i Katarzyny, o uzdrowienie Zofii i o dobry wynik badań, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, o zdrowie dla Anny, podziękowanie za dobry wynik badań,
i za zdrowie w mojej rodzinie. Dzięczyna z prośbą o cud uzdrowienia, o uwolnienie złych mocy dla syna Piotra, dla świętej pamięci Hendryka, o zdrowie dla Marii, Haliny, Marianny, Zenona oraz w intencji braci i rodzin, o zdrowie Boże, błogosławieństwo, uwolnienie dla całej rodziny, o zdrowie, o zdanie prawa jazdy, o powrót do zdrowia dla Jerzego oraz dla całej rodziny, o Boże błogosławieństwo, o wykrycie sprawców kradzieży rynien miedzianych w Podlesiu. Dziękuję za otrzymane łaski i wstawiennictwo. Proszę o opiekę nad moją rodziną, o uzdrowienie wewnętrzne dla Marii oraz dobrą opinię, o uzdrowienie relacji z tatą, o zdrowie, zgodę w rodzinie, przemianę życia, o nawrócenie dla Wiesławy, Celiny, Kacpra, Piotra, Grzegorza, Justyny, Magdy, Sławka, Natalii, w intencji Bogdana, o powstanie z nałogu, o łaskę owocnej terapii i wyjście z nałogi dla Sławomira, w intencji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imieniem świętego Jana z Dukli, w intencji pani profesor Elżbiety, w intencji chorych przebywających w tej instytucji, naszych ojców Bernardynów posługujących duchowo w tym szpitalu, zwłaszcza w intencji ojca Joela. Polećmy również pana prezydenta rząd, aby Matka Najświętsza, Święty Antoni, patronowie nasi, mieli w swojej opiece wszystkie nasze rodziny, by były silne Bogiem, wszystkich naszych przyjaciół i dobrodziejów, wszystkie nasze wspólnoty zakonne, ojców Bernardynów w Polsce, naszych braci misjonarzy, ojca prowincjała i cały zarząd naszej zakonnej prowincji, o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych. W ciszy naszych serc również polećmy jeszcze nasze osobiste intencje. Jeszcze dodam, w intencji wszystkich kapłanów, którzy tak licznie przybywają w tym czasie do naszego klasztoru, odbywają rekolekcje zamknięte, odpoczywają, modlą się, aby wyjść nowym programem duszpasterskim dla swoich parafii, w intencji biskupa Romana Bindla z Bielska Białej i biskupów, którzy posługiwali w czasie ostatniego odpustu ku czci świętego Antoniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Królowo Polski, święty Antoni z Padwy. Sic feris miracula, mors error calamitas, demon lepra fugio.
agresor gonsani, cedunt mare vincula, membrares feperditas, petut ed accipium, juvenes et cani, erehunt pericula, cessat et necessitas, narrant hic visensium, dicant paduani. Sedunt mare vincula, membrares feperditas, petut ed accipium, juvenes et cani. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sedunt mare vincula, membrares feperditas, petut ed accipium, juvenes et cani. Ora pro nobis Beate Antoni, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, ecclesiam tuam Deus Beate Antoni, confessoris tui atque doctoris deprecatio votiva letei ficet, ut spiritualibus semper uniatur auxilis et gaudis, per fruimereatur eternis, per Christum Dominum nostrum. Amen. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki. Nieszczęść, które przygnębić ją miały, przed Twe ołtarze zanosim błaganie. Ojczyzę wolną pobłogosław, Panie, przed Twe zanosim błaganie.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty